Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale JKTK Official. Na pewno wiecie, gdzie jesteście. Powtarzam się chyba. Jesteście na kanale JKTK Official. Dzisiaj poruszymy sobie, jak widzicie po tytule, RAO. Chorobę płuc. Bardzo częsta ostatnio choroba, ale ja poruszę tylko takie podstawowe informacje, żebyście po prostu wiedzieli mniej więcej, co to jest. Zapraszam Was do oglądania. RAO to takie jakby zwężenie dróg oddechowych, przez co po prostu jest nam ciężej oddychać. U ludzi to jest astma, z tym, że w końcu jakiś plus, że u koni to nie jest aż takie ostre, ponieważ ludzie mają naprawdę bardzo duży problem z oddechem, z złapaniem tego oddechu i może się to skończyć naprawdę tragicznie, a u koni czegoś takiego nie ma. Choroby tej nie wywołują ani wirusy, ani bakterie, a alergia lub środowisko. Koń, który przebywa w kurzu, w pyle, w jakimś bardzo niefajnym gazie, we własnej kupie i moczach, odchodach, czyli moczniki, amoniak i tak dalej, może w konsekwencji dostać alergii na te rzeczy, a potem, jeżeli nie usuniemy tych jakby czynników alergicznych, dostać RAO, która nie jest to raczej choroba już śmiertelna, ale jest bardzo upierdliwa. Więc skoro już wiemy, że RAO nie jest chorobą zaraźliwą, to gdzie i w jakich miejscach koń może tej choroby dostać? Jest to, tak jak mówię, choroba alergiczna. Stajnia, która jest niewietrzona, która ma bardzo pyliste, piaskowe padoki, która ma nieodpowiednie podłoże na ujeżdżalni, które nie jest właśnie moczone i które się właśnie pyli podczas chodzenia, która używa słomy i siana złej jakości, które pylą, która regularnie nie wyrzuca obornika, mocznika i tak dalej ze swoich boksów, jest stajnią idealną do rozwoju RAO. Skutkiem posiadania RAO konia jest obniżona wydajność fizyczna. Koń po prostu bardzo szybko się męczy, ponieważ nie może złapać oddechu. Z racji, że nie może złapać oddechu, cały jego organizm zaczyna dysfunkcję, jedną wielką dysfunkcję, zaczyna dysfunkcjonować. Serce nie działa odpowiednio, ani inne bardzo ważne narządy. Koń przez to chudnie, jest apatyczny i po prostu smutny. A i jeszcze bardzo często z nosa wycieka taki gil, śluz, no. I koń ma taki jakby cięższy, ma wiele większy problem z oddechem, żeby ten oddech złapać. Jest to choroba, którą można bardzo szybko zdiagnozować, o ile wiemy jakby na czym ta choroba polega, jak ona działa, jak się objawia. Na początku mniej więcej raz na jakiś czas, raz na miesiąc, po prostu objawia się takim kaszlem. Koń zaczyna kaszleć, potem przestaje, my myślimy, że on jest zdrowy, a tak naprawdę choroba dalej idzie. I właśnie na zasadzie tej częstotliwości kaszlu, na podstawie przebytych chorób, które koń przeżył i warunków środowiskowych, weterynarz stwierdza, czy to jest RAO, czy to nie jest RAO. Zawsze, jeżeli masz podejrzenie, że twój koń może mieć RAO, to im szybciej wezwiesz weta, im szybciej jakby wykryjecie, zdiagnozujecie tą chorobę lub nie, tym albo będzie szybsze, łatwiejsze leczenie, przyjemniejsze i koń będzie zdrowszy, albo po prostu będziesz spokojniejsza, no tak czy siak, same plusy. Dobra, moi drodzy, na temat RAO to już dzisiaj wszystko. Jeżeli macie konia, który ma tą chorobę, proszę, napiszcie mi. Z chęcią w sumie poczytam, wiecie, że lubię czytać Wasze komentarze. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na nasze media społecznościowe, typu głównie Instagram, bo tam jest nas najwięcej. Dziękuję jeszcze raz bardzo Wam za oglądanie. Na razie.